Zauważyliśmy, że kąpiel miała miejsce raz na zawsze przez słowo, które przedstawia śmierć Chrystusa. Krzyż jest kresem naszego grzesznego, skażonego złem życia. Jest to ciąg dalszy komentarza Henry Rozier'a do listu do Tytusa, rozdział 3, wersety od 4 do 7. Ciąg dalszy. Niemniej jednak dla naszego praktycznego życia i kapłańskiej służby potrzebujemy nie tylko pierwotnego, ale również codziennego oczyszczenia. To właśnie symbolizuje umywanie nóg opisane w Ewangelii Jana 13 rozdział, o którym nie ma mowy w przywoływanym fragmencie, który zajmuje się kwestią zbawienia, a nie praktycznego życia w społeczności z Panem. Zastanówmy się, co oznacza wyrażenie kąpiel odrodzenia. Kąpiel odrodzenia. Odrodzenie mówi o przejściu z wcześniejszego stanu do nowego, z życia w ciele do życia w sferze zmartwychwstania, ze starego stworzenia w nowe stworzenie. W przypadku odrodzenia nie chodzi o przekazanie nowej natury. Tę myśl zawiera w sobie odnowienie przez Ducha Świętego, którą człowiek otrzymuje, gdy rodzi się na nowo, z wody i z ducha. Ewangelia Jana, 3 rozdział. W przeciwieństwie do tego odrodzenie jest stanem błogosławieństwa, które zostajemy wprowadzeni przez Bożą moc w Chrystusie w czasie przyjścia Pana w chwale. Ów nowy status zyskujemy za sprawą wiary. Zostaliśmy uwolnieni z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Syna, o czym mówi Kolosan 1 rozdział 13 werset. Na tym właśnie polega odrodzenie, które w pełni ujawni się dopiero w chwale. To dlatego Pan powiedział do swoich uczniów: wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Mówi o tym Ewangelia Marka, 19 rozdział, 28 werset. Przez kąpiel odrodzenia zostaliśmy zbawieni, mówi o tym 1 Piotra, 3 rozdział, 20 werset. Można być obudzonym lub ożywionym, jak na przykład Korneliusz, zanim zostanie się zbawionym, co oznacza dopiero wprowadzenie na stanowisko chrześcijanina, jak pokazuje nam to Nowy Testament. Tak więc kąpiel, o której tu mowa, jest kąpielą odrodzenia. Odnosi się do naszego starego życia, które znalazło kres śmierci Chrystusa. Odnowienie przez Ducha Świętego to jest drugi punkt, na który tu zwracamy uwagę. Odnowienie przez Ducha Świętego odnosi się do naszego nowego życia. Wierzący jest odnowiony za sprawą Ducha Świętego. Wierzący jest odnowiony. Za sprawą Ducha Świętego otrzymał nowe życie. Boża siła rodzi w nim nowe myśli, nowe zwyczaje i nowe życzenia, całkowicie odmienne od poprzednich. Odrzucił już zasady starego człowieka, cielesnego, grzesznego i zgubionego, którego to ducha, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Zdanie to stanowi wtrącenie, kolejny werset, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, odnosi się nie do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, lecz do Boga Zbawiciela, Zbawiciela Boga, werset 4. Duch Święty nie zadowolił się ofiarowaniem nam nowego życia. Bóg obficie wylał go na nas. Otrzymaliśmy go od Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. W Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 33 werset,
Apostoł mówi, że to Jezus, otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Został obficie wylany, gdyż Bóg udziela Ducha bez miary. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 34 werset. Mamy więc życie w obfitości, o czym mówi nam Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Wyraz abyśmy odnosi się zarówno do kąpieli, jak i odnowienia. Przez oczyszczenie i dar Ducha Świętego stajemy się dziedzicami zgodnie z daną nam obietnicą życia wiecznego. Usprawiedliwieni łaską Boga Zbawiciela, a nie przez uczynki sprawiedliwości, obdarowani życiem w oparciu o zbawienie, które Jezus zdobył dla nas przez kąpiel i odnowienie. Jesteśmy dziedzicami życia wiecznego, o którym mówił apostoł w rozdziale 1, werset 2. Aby mieć dział w Królestwie Boga Zbawiciela, należy umrzeć z Chrystusem. Symbolizuje to kąpiel odrodzenia. Jednak najpierw trzeba otrzymać moc nowego życia. Temu z kolei odpowiada odnowienie przez Ducha Świętego. Kąpiel przez śmierć w Chrystusie oddziela nas całkowicie od naszego wcześniejszego stanu. Natomiast zmartwychwstanie z Chrystusem i nowe życie, które posiadamy w Nim, dają nam nowy status dziedziców Bożych i współdziedziców Chrystusa. W wersetach 5 do 7 przedstawiono 7 właściwości zbawienia, podczas gdy w wersetach od 1 do 2, chodzi oczywiście o 3 rozdział listu do Tytusa, opisano 7 cech dzieci Bożych, a w wersecie 3 3 rozdziału listu do Tytusa 7 cech charakteryzujących świat. 7 cech zbawienia to: po pierwsze, uczynki sprawiedliwości nie mają w nim udziału. Po drugie, zależne jest od miłosierdzia Boga Zbawiciela. Po trzecie, odbywa się przez kąpiel odrodzenia. I po czwarte, odnowienie ma miejsce przez Ducha Świętego. Po piąte, Duch ten został wylany na nas obficie. Po szóste, jesteśmy usprawiedliwieni przez łaskę Boga Zbawiciela. Po siódme, staliśmy się dziedzicami życia wiecznego. Wyraźnie widać, że liczba 7 wyraża doskonałość. Niczego nie można do tej listy dodać. 3 rozdział, werset 8. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Prawdziwa lub pewna to mowa, to jest mowa miłosierdzia Bożego, które ratuje i usprawiedliwia, dając tym, którzy uwierzyli, życie wieczne oraz radosny udział w Bożej chwale. Słowo zakonu było nienaruszalne. Jego następstwem była zawsze słuszna odpłata, o czym świadczy Hebrajczyków 2 rozdział, 2 werset. Natomiast słowo łaski jest pewne. Określenie łaski, prawdziwa to mowa, bardzo często pojawia się w listach do Tytusa i do Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 15 werset, czytamy o mowie prawdziwej, w całej pełni godnej przyjęcia, która niesie wieść, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. W tym samym liście, 3 rozdział, 1 werset, wyrażenie to występuje po raz kolejny, tym razem w powiązaniu ze stwierdzeniem, że kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Staranie się o ten urząd jest równoznaczne z koniecznością bycia nienagannym, werset 2, aby prowadzić innych ku chwale Bożej. Zadanie to ma wielką wartość.
jest ściśle powiązany z praktycznym świadectwem Domu Bożego tu, na ziemi. To dlatego służba ta nazywana jest piękną pracą. W pierwszym liście do Tymoteusza, 4:8-9, apostoł mówi: pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Podobnie jak w rozdziale 1:15, Paweł podkreśla pewność słowa, które przez Boże pouczenie wiedzie do pobożności. Apostoł dodaje, że aby osiągnąć ten cel, sam trudził się i walczył. Aby uczyć innych pobożności, trzeba samemu być jej przykładem przez pokładanie nadziei w żywym Bogu, który zachowuje przy życiu wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. W drugim liście do Tymoteusza, 2:10-12, napisano, że pewna prawdziwa jest mowa, która obejmuje całe dzieło odkupienia. Absolutnie pewne jest zbawienie, które jest w Chrystusie, wraz z chwałą wiekuistą, to jest śmierć i życie wraz z Nim oraz cierpienia i współrządy z Nim. Czy można mieć większą pewność? Czy można być bardziej szczęśliwym? Wyrażenie prawdziwa to mowa występuje w liście do Tytusa 3:8. Ma wiele wspólnego. Wyrażenie prawdziwa to mowa występujące w liście do Tytusa 3:8 ma wiele wspólnego z fragmentem z drugiego listu do Tymoteusza, 2:11. Mowa tu o zbawieniu, o darze ducha oraz wiecznym dziedzictwie. Chcę, abyś ty przy tym obstawał. Tytus w swoim nauczaniu miał być wiernym właściwej podstawie zbawienia. Miał wciąż na nowo powracać do prawdy o tajemnicy zbawienia. W rozdziale 2:15 przedstawiał nauczanie łaski, która przyniosła zbawienie. Sprawy te dotyczą całego praktycznego życia chrześcijan. Tytus przypomniał innym o właściwym fundamencie zbawienia, którego źródłem jest miłość Boża i Jego miłosierdzie w Chrystusie. Przypominał też o dziele dokonanym w sercu wierzącego. Konsekwencją tego pouczenia winno być, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. Dobrych uczynków nie da się przecenić przy rozważaniu praktycznych owoców właściwej nauki i zdrowego pouczenia w Domu Bożym. To właśnie powinno być istotą chrześcijaństwa. Narodziliśmy się na nowo, zostaliśmy usprawiedliwieni łaską i odziedziczyliśmy nadzieję życia wiecznego nie po to, żeby radować się tymi przywilejami, lecz po to, by wywierały one błogosławiony i przemożny wpływ na nasze postępowanie, nawet na jego najdrobniejsze szczegóły. Znajomość tych spraw musi prowadzić nas do dobrych uczynków, świadczonych naszym braciom czy też ludziom ze świata. Im większe poznanie dzieła łaski, tym klarowniejsze musi być świadectwo i tym intensywniejsza chrześcijańska aktywność. Oby wszystkie dzieci Boże, które uczą się w szkole łaski, sprostały temu zadaniu. Już wcześniej rozważyliśmy dość szczegółowo kwestię dobrych uczynków. Liczba fragmentów w Nowym Testamencie, które o nich mówią, wskazuje na to, jak bardzo są ważne. Dla czytelników, którzy chcieliby głębiej przeanalizować temat, podaję wszystkie wersety Nowego Testamentu, gdzie występują dobre uczynki. Po pierwsze Mateusza 5:16. Po drugie Marka 14:6. Po trzecie Jana 10:1.
32 werset. Następnie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 36 werset. Potem Rzymian, 2 rozdział, 7 werset. Rzymian, 13 rozdział, 3 werset. Następnie 2 Koryntian, 9 rozdział, 8 werset. Później Efezjan, 2 rozdział, 10 werset. Następnie Filipian, 1 rozdział, 6 werset. Potem Kolosan, 1 rozdział, 10 werset. Następnie 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 17 werset. Potem 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 10 werset. Następnie 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 1 werset. Potem 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 10 werset i 25 werset. Następnie 6 rozdział z 1 listu do Tymoteusza, 18 werset. W 2 liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 21 werset oraz w 2 do Tymoteusza, 3 rozdział, 17 werset. Potem list Tytusa, 1 rozdział, 16 werset. List Tytusa, 2 rozdział, 7 werset i 14 werset. List do Tytusa, 3 rozdział, 1 werset, 8 werset i 14 werset. Następnie Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset. Potem Hebrajczyków, 13 rozdział, 21 werset. Następnie 1 Piotra, 2 rozdział, 12 werset. Chciałbym zauważyć, że chrześcijańskie życie bez dobrych uczynków jest dla Chrystusa bezużyteczne. Jakże żałosny byt wiodą chrześcijanie, którzy nie pojęli, że ten, który żyje w Chrystusie, nie może już dłużej żyć dla siebie. 2 Koryntian, 5 rozdział, 15 werset. Jakże smutni będą, gdy odkryją, jak nieznaczącą rolę ich Pan i Zbawiciel oraz działalność dla Niego odgrywała w ich ziemskim życiu. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Dobre w oczach Chrystusa i wierzących, a ponadto użyteczne dla ludzi. Dzieło Chrystusa jest użyteczne dla ludzi, ponieważ Jego łaska objawiła się wszystkim ludziom. Czytamy o tym w liście do Tytusa, rozdział 2, 11 werset. Podobnie jak i Jego miłość do nich, rozdział 3, 4 werset. Teraz jako wierzący mamy kontynuować dzieło łaski pośród ludzi, aby udowodnić wartość tegoż dzieła tym, którzy nie poznali Chrystusa. Dzieło ewangelizacji zwiastowanie miłości Bożej grzesznikom, dzieło ewangelizacji, zwiastowanie miłości Bożej grzesznikom jest niezbędne i bardzo ważne. Warto wiedzieć, że postępowanie chrześcijan może być niejednokrotnie jeszcze skuteczniejszym kazaniem niż słowa. Porównaj 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 8 werset. O to miał zabiegać Tytus. Były jednak też takie rzeczy, których powinien unikać.